Absolwenci szkół wyższych, pracownicy czy bezrobotni. To temat przewodni konferencji zorganizowanej przez Kaszubsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Wejherowie przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Jest to konferencja niezmiernie istotna aktualnie, dlatego że szkoły wyższe powinny rzeczywiście kształcić tak, aby ich absolwenci uzyskali w miarę możliwości szybko pracę i pracę zgodnie z swoim wykształceniem. Profesor Pliński zauważa, że aktualnie istnieje konieczność spojrzenia na proces dydaktyczny z nowym, nieco współczesnym spojrzeniem. Problem znalezienia pracy po studiach w całej Polsce staje się coraz silniej odczuwalny. Mimo iż absolwenci wejherowskiej uczelni z problemem znalezienia pracy po studiach nie mają trudności. Nie oznacza to jednak, że władze uczelni nie dostrzegają aspektu w szerszym ogólnopolskim wymiarze. W oparciu o publikację, która została wydana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2012 roku, okazało się, że absolwenci naszej uczelni, Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, uzyskują pracę aż w 94%. W trakcie konferencji dyskutowano nie tylko o dostosowaniu toku studiów i programu do potrzeb rynku pracy, ale też uwzględniono oczekiwania pracodawców. W gronie licznych wykładowców, profesorów, doktorów, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych struktur instytucji, pracodawców, absolwentów i studentów nie zabrakło także marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.